Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, 26 sierpnia 2023 roku, znajdujemy się w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego. I to, co jest ważne, to, co jest istotne, że to dzisiejsze święto, święto związane z rolszansą, bo tak to się nazywa, ta impreza zgromadziło setki różnego rodzaju wytwórców, począwszy od rolników, od tych wszystkich, którzy na co dzień wytwarzają płody rolne, tych, którzy wytwarzają miód, tych, którzy wytwarzają sery, kiełbasy, innego rodzaju wędliny. I to wszystko, proszę Państwa, jest cudowne, jest wspaniałe. To jest przygotowane właśnie bez tych wszystkich dodatków, z którymi się często spotykamy. To jest promocja zdrowej żywności. I ci wszyscy, którzy biorą udział w tej rolszansie, przypomnę, że jest to wydarzenie dwudniowe, mówią o tym wyjątkowym fenomenie, jaki dzisiaj się pojawia, o tej chęci na powrót skorzystania z tych wszystkich propozycji, które daje polska ziemia, dają tutaj polskie ogrody, daje to wszystko, co może pokazać ogrodnik, sadownik, wytwórca drobnego rzemiosła. Są również, proszę Państwa, zielarze, są ci, którzy wytwarzają miód. Ta gama tych wytwórców jest bardzo szeroka, ale to pokazuje pewien potencjał polskich rolników przede wszystkim, samych Polaków, polskich wytwórców, i pokazują, że to, co tworzą, to, co pokazują, jest czymś wyjątkowym, co może konkurować z najlepszymi wytworami na terenie całego świata. Ta liczba tych wystawców w tym roku, ponad 200, pokazuje, jak duże jest zainteresowanie zarówno mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, ale również mieszkańców całego województwa. Zjechali tutaj ludzie z terenu wielu powiatów po to, żeby właśnie móc uczestniczyć w tym jakże ważnym wydarzeniu, ale też, żeby mogli zakupić, mogli spróbować to wszystko, co, jak powiedziałem, jest wytworem polskich rolników, sadowników, tych wszystkich, którzy w pocie czoła starają się zabezpieczyć to wszystko, co wiąże się z żywnością, czyli bezpieczeństwo żywnościowe. Pokazujemy, że jest, proszę Państwa, naprawdę na wysokim miejscu i jest to doceniane przez władze państwowe, władze samorządowe. W dniu dzisiejszym było bardzo wielu przedstawicieli Sejmu Polskiego na czele z marszałkiem seniorem, panem Antonim Macierewiczem. Bardzo się cieszę, że otrzymałem takie zaproszenie na to wydarzenie i dzięki temu mogę dzisiaj tutaj być, brać udział i mówić o tym wszystkim, co dobrego dzieje się na polskiej ziemi. Proszę Państwa, wielka radość bardzo wielu wytwórców z terenu powiatu tomaszowskiego. I to nie z jednej gminy, ale z kilku gmin, którzy już wtopili się w ten rynek, są tutaj obecni przy każdej takiej nadarzającej się możliwości wystawienia swoich produktów. Co więcej, one oczywiście cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Serdecznie im tego gratuluję i mam nadzieję, że w tym kierunku będzie zmierzać polska wieś i będziemy mogli mówić na co dzień, że tej zdrowej żywności przybywa na półkach sklepowych, przybywa w naszych domach, a to, proszę Państwa, przełoży się na bezpieczeństwo zdrowotne zarówno mieszkańców powiatu tomaszowskiego, miasta Tomaszów Mazowiecki, jak i wszystkich Polaków. Także serdecznie gratuluję organizatorom właśnie takiej inicjatywy i mogę jeszcze raz powiedzieć, że cieszy oko to wszystko, co tutaj prezentują ci wszyscy wystawcy.